Halo, halo, dzień dobry, CSGO z Diabełem, Battle Royale, przywitaj się Diabełu. Battle Royale! Battle Royale, czyli najlepszy gaming ever. Generalnie to tak, ja będę tu uczyć oczywiście Diabeła przetrwania w Battle Royale. Tak, no, tam Diabeł zrobił raczej kilka streamów, to nie ma jeszcze doświadczenia, prawda Diabeł? Dokładnie, dokładnie. No. Mam przegrane dopiero... Ej, widzisz tutaj, godzin, jak widzisz tą mapę, strefa zagrożenia? Ja zawsze tam gdzieś... Czekaj sekundę, bo jeszcze mi się giereczka ładuje, zaraz będę. Ubieranie danych gry i zaraz będę giereczka, exe, on. Dobra, jestem już, Bibaldi. No, tam jest jakieś ładowanie, to jest na środku taki budynek zagrodzony, ja zawsze tam się rozbijam. No to ja właśnie o tym mówiłem, żebyśmy no, tam poszli. To jest najlepsze miejsce. I tam zaraz są bunkry takie zajebiste, zajebiście się kampi w bunkrach. Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. No, dlatego... Ten... Dobra, jest rozgrzewka. O, jest, no i Diabeł! Dobra, no, dobra, to zaczynamy to ciśnięcie. To co, dawaj tam na ten budynek od razu, co nie? O tutaj, na radio, no, co nie? Tu, na radio, no, ja na militar lecę i mamy elegancko załatwione. No i elegancko, to mi się podoba, co nie? Blisko siebie. Tam potem ja przeszukam po prostu radio i tam przez bunkry jadę do ciebie potem, dobra? A, no, dołem możesz przelecieć. Wiem, tak, wiem, wiem, bo ja to jest moja ulubiona miejscówa generalnie. Ja zawsze jak tu zaczynam, to zawsze mi po prostu elegancko idzie generalnie. W ogóle mam... No dobra, trochę głośno mam tą grę, ale już trudno. To zawsze będzie, na helikopter jest zawsze głośno, spokojnie, jak już wylądujesz, będzie git. Dobra, i ja zaczynam, wchodzę do budynku. Wieżyczka nas na początek mnie atakuje tutaj, ale zaraz ją pokaram, gościu. Na spokojnie, nic się nie dzieje. Mam Bibaldi, słuchaj, siekiereczkę. Kurde, także jakbyś ja nic jakąś nie skrzynkę lepszą, to ci mogę coś otworzyć. Tylko... Zaraz jakąś... Ej, no bez jaj, no co jest, jaki pech po prostu. No ale to jest tak często, że na sam początek nie możesz nic znaleźć. Dobrze, że jesteśmy w tym miejscu rzeczywiście, że całkiem sporo rzeczy. Ej, no bez jaj, naprawdę, no po prostu świecie. Spoko, ja jak można, nic nie ma tutaj? No przecież tu zawsze jest od cholery rzeczy. Ja mam pompeczkę. Dobra, ja do ciebie idę, no bo po prostu to jest żenada. No przeszukałem cały teren i niczego nie było tutaj. Dobra, nie ma żadnej pojedynczej rzeczy, wiesz, to jest takie, znaczy pistoletu żadnego. Dobra, jest skrzynka w podziemiu, jak jest skrzynka, już jest skrzynka. Jak mam nóż, taka... mam nóż. Masz nóż, dobra, zajebiście. Ja mam siekierę, więc jest dobra, rozumiem, że tu przeszukałeś już tereny te. Tak, znaczy tam jeszcze do środka możesz iść, na górę nie wchodziłem. Dobra. Masz jakiś pistolet, nie masz nic? Nie, nie mam właśnie pistoletu. Chodź pierwszy, będziesz iść. Spoko. Tu już na cicho, wiesz, tu już na cicho. Nie, spokojnie, jeszcze tutaj nikt nam nie podejdzie. Masz sobie... O, dobra, tutaj nie mamy zasięgu. Ogólnie na mapie ci się pokazuje pod tabem, jak jesteś tak, na wiem, tych heksagonach. Wiem, ludzie, grałem, nie? grałem. Poczko. Poczekaj, chodź tutaj, w tą stronę. Tu, tam nic nie ma raczej, bo wszystko przeszukałem, wiesz? Jest tylko amunicja, jest hajs. A, tamtą stronę. Dobra, hajs gdzie? Do ciebie. Dobra, 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 chodź, 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 no. Jak chcesz, to możesz sobie kupić broń, bo sobie możesz 1600, to tam wiem, jest wiem, taka, ale coś możesz zakupić, ale czy jest sens? Muszę być na zewnątrz, jest sens, tylko że na zewnątrz. Te upgrade'y są fajne, wiesz? O, za 250 jest... O, jest skrzynka, gościu, widzę. Otwórz sobie. No, mam ten, mam shotguna. Ja sobie otworzę kevlar. I siekiera też mam. To jest. No, i elegancko. Dobra, ale chociaż shotgun to nie jest najlepsza broń. Ja nie, no tu... nie ma tragedii, stary, jest całkiem niezła. Uwaga, ziomek, kurwa! Chodź, schowaj się. Jest jeden, nie żyje! Pięknie, jeszcze jeden. Tak, jeszcze jest, idę. Kafe. Widzę, że jest jeden. Jest. Masz go? Nie. Pobity mocno. Help me. Idę go pocisnąć, zostaw go. Jest, nie żyje. Mamy ich. Pięknie. Dobrze, dobra, super. Rozegranet. Ale ładnie no mógł tego. No i mamy pistoleciki z nich. No i elegancko, gościu, da, dobra, chowaj, dawaj znowu do tego. Tu masz pistoletek, chcesz? Glocka masz z niego? Gdzie jest Glock? Jestem ślepy, nie mogę. Dobra, chodź szybko do tego bunkra, zanim tutaj nas dociśnie ktoś. Chodź do bunkra. Powiem ci tak, po lewej stronie będą typy. Więc jest git na razie. Tutaj, mamy bombę jakby co. Mam bombę, poczekaj chwilę. Ja sobie coś zamówię do... Poczekaj, kevlar, amunicja, czy może maka? Maka, diesel, igla? Nie, maka nie, to jest takie po kupie. Galit jest, a Zone Intel Galit Upgrade? Galit jest dobry. Proszę? Galit to mi brakuje. Może Zone Intel Upgrade, będę widział, gdzie jest następna strefa. No nie wiem, czy to jest sens, bo ta strefa jest taka dosyć słaba. Wydaje mi się, że jak jest warto kupić tutaj, to albo rzeczywiście tego Galida, albo Desert Digla dopiero. Ale to nie mam za mało hajsu, wiesz?
Ale gierka mogę sobie kupić, Radar Jammer, of nie, radę. Dobra. USP, dobra, sobie ewentualnie tutaj, amunicje. Patrz, gdzieś mniej więcej na 30 będzie jeden albo dwóch typów. Tam będzie jeden teamek, więc możemy ich próbować wyjaśnić. Nie, 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 zaczekaj, nie ma sensu, zaczekajmy tu chwilę. Dobra, spokojnie, zaczekajmy tu chwilę. Wiesz, ja zastanawiam się cały czas, ja potrzebuję trochę więcej hajsu, wezmę sobie Galila wtedy i już będzie fajniutko, co nie? Dobra, i teraz słuchaj, nie wiem, bo zeszli z tego heksagonu, który był obok nas, chyba że przeszli dalej. Strzela nad nami, są na naszym polu. Tak, na naszym polu. Cicho! Na shift, cofnij się, oni tu przyjdą prawdopodobnie, bo często ludzie wchodzą do tego, do bunkrów, bo są upośledzeni. Bunkrów zresztą nie ma, ale też zresztą usłyszymy ich. Idzie. Wejdą, tu zobaczysz. Idzie. Jest, jeden leży. Dobra. Bo oni zawsze tu wchodzą, bo to są... To chyba już, bo to chyba solowicz był. A co, solo, a nie ma ich duo zazwyczaj? On był, ale no jeden upaść, nie? Ale ładnie, ten shotgun fajnie zdejmuje na high hita. On ma, to jest lepszy ten shotgun, co on tu ma? Ten XM? To jest szybki shotgun, ma trochę nie damage, ale dużo szybciej bije, wiesz? To ja biorę wolniejszy. Jest lepszy, dobra, poczekaj chwilę. Nie, na spokojnie. Powiem się, wydaje, że tutaj już nikogo nie ma, patrz, bo są raz, jesteśmy dwa, sami trzy, w heksagonie. Dobra, musimy się poruszać. Jest 7 wrogów. Dobra, ruszamy się, bo zona nas ściga, dawaj. Zona ściga, musimy iść tu w głąb, dawaj tu w głąb, tu jest jeden heksagon. Ten, tutaj chodź do tej bazy, bo on jest, ten teren jest w miarę taki, wiesz, legit. Tutaj jest fajna kryjówka, chodź, dawaj, to jest dobre miejsce. O, tutaj będzie fajnie. O, elegancko, i tutaj się, ziomek, tu się kitramy i tu jest dobre miejsce, mówię. O, ci. Zaraz będą te zloty lecieć, więc zajebiście, będziemy mogli jakąś bramkę wyciągnąć. Dobra, i na razie tu siedzimy, jesteśmy tu jako jedyni. Oko. Siedźmy tu przez chwilę, bo ja muszę broń zamówić, a cały czas oszczędzam, żeby sobie zamówić tego Gaila, co nie? Wiesz co, nie wiem, czy jest sens, żebyś zamawiał sobie Galila, bo później ci będzie amunicji brakować, a zaraz spadną zloty. Jest, dobra, 4 wrogów zostało, czyli 2 teamy albo pojedyncze drużyny. Wydaje mi się, że to mogą być pojedyncze drużyny. Pojedyncze drużyny, dlatego że zobacz, jak są rozłożone, widzisz? Tak. Raczej wydaje mi się, że pojedyncze. Co to jest ten... O co chodzi z zakładnikami, bo na jakieś w sumie nie wiem. Hostage dają ci coś takiego, że bierzesz sobie starego na plecy, idziesz z nim do rescue pointa i dostajesz 500 golda za niego. O, miło. Tam jest amunicja. Dobra, na spokojnie tutaj możemy biegać, bo tutaj na razie nikogo nie ma. Tak, ten teren przeszukałem, bo tu się zrespiłem i tutaj generalnie nic nie było. No, zaraz nas tutaj jedzie strefa, luz. To jesteśmy na granicy, więc luz. Dobra, będziemy musieli się zbliżyć. Na wprost musimy biobiec, bo no, następna strefa. Jest daleko zrzut. Chcesz iść po ten zrzut? Nie, daj sobie spokój. Mam, ale patrz, on jest daleko od ludzi, więc ale jest, nie ale jest sobie w strefie, ale jest w strefie, która nie, ten. Jest poza strefą jeszcze. Widzisz, przy strefie no tak, ten, ale... przy strefie da się uciec. Chodź, ja bym po niego poszedł, to jest naprawdę blisko. A możemy mieć jakiś duży advantage z tego, nie? Bo jak nam lotnie jakaś awupka czy coś takiego, to jesteśmy w domu. Dobra, no w sumie nie ma tam ludzi, to idziemy, dobra. I wszyscy są w jednej strefie, zauważ. Tak, nie się wybijają, dobra, jest gitu. Dobra, mi się wydaje, że to ogramy to generalnie. Ładnie żeśmy zrobili, ładnie żeśmy pocisnęli tam na samym początku. Jest git. O, wylądował zrzucik, elegancko. Trzeba go na szybko łapać i uciekamy, bo nas strefa tutaj dojedzie. No jest dobrze, że ta strefa jest naprawdę wolna i zawsze można jej przed nią uciec, nie? Jest. Dobra, typy już się wybijają, powoli. M4, pięknie. M4, no dobra, no to masz M4. Ja mogę zamówić, chodź tutaj, wprost, tutaj wejdziemy, tu wejdziemy, chodź, tutaj. To ja sobie dwie amunicje zamówię, tak minimum. Ale to nie tutaj, nie w strefie, nie. Dobra, nie one dolecą do mnie, easy. Spokojnie. O, tutaj. O, i tutaj zostajemy, ja sobie tutaj dwójeczka zamówię. Został jeden team. Dobra, ja sobie Gaila, nie mogę, brakuje mi minimalnie $50 mi brakuje do Gaila i sobie zamówię. To weź przeskocz tutaj gdzieś przez ten i spróbuj, może coś znajdziesz. Penetrowany. Dobra, leć po mnie amunicja i będzie gitara. Wygrywamy to, Bibelby. No chyba dobra, zresztą ja mogę na shotgunie lecieć tak naprawdę, wiesz? Daj mi trochę amunicji. Dobra. Ja w sumie mogę na shotgunie lecieć tak naprawdę. Ja zastanawiam się, wiesz co, ja sobie zbroję tak naprawdę zamówię. Będę miał zbroję trochę. Zoom upgrade. Dobra, ja lecę na shotgunie. Amunicję jeszcze biorę i idziemy. Goście biorą, ja będą brać zloty zaraz. Trzeba uważać na to. Dobra, u mnie lecą drony. Będziemy musieli. Dobra, drony tu już. Dobra, ta strefa trochę minie. Dobra, lecą do mnie drony. Zaczekaj chwilę. Do mnie też lecą, no już, spokojnie. Patrzcie, nie idą po zrzut. Nie chcę może. Ty, jeden gościu został. To było czarny teamek. No to dobrze. Pięknie dla nas. Dobra, poczekaj, ja tylko zbiorę
Ja zastrzyk sobie jeszcze wezmę. Wszystko mam, wszystko mam. Możemy iść po niego. Dobra, wszystko? Wszystko, dobra. Wiem, gdzie jest ostatni, będzie, ostatnia zona będzie. Nie, nie idźmy do niej, chodź. Ja wiem, gdzie jest ostatnia zona, bo kupiłem sobie. Chodź za mną. Za mną chodź. Chodź, to chodź. Nie, czy jest sens, żeby się teraz chodź, tak chodź, dowiemy go. Ale dobra, damy radę, to będzie dobre. Chodź, zaufaj mi. No dobra. No. Chodź, 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 tutaj, chodź, chodź, chodź. Mówię ci, zaufaj mi, to będzie dobry plan, zobaczysz. Bo on się kitra właśnie, po co mamy... Weźmy ten zrzut, będziemy miał normalną broń. No przy okazji możemy go wziąć, bo idziemy i tak w tamtą... To i tak idziemy w tamtą stronę, bo to jest ta najmniejsza strefa po prostu. I będziemy po prostu tylko czaić się. A, bo to ci pokazuje ten tak, upgrade, kiedy bo ja kupiłem, strefę, tak, tak, ja kupiłem upgrade, wiem gdzie jest ten. Gdzie jest ten zrzut tutaj? Swoją drogą. Pika. O, jest, mam go. O, AWP chcesz? Ja mnie nie lubię, nie umiem strzelać. To daj. Chcesz za WP? O, ja sobie wezmę. Muszę zamówić amunicję w takim razie. I teraz tu jest ostatni ten i my się po prostu kampimy na typa, który tu będzie iść po prostu. Dobra, dobra. No ja sobie mogę go próbować czaić za WP. Bo on jest tam, co nie? Ta, jest na tej strefie. On będzie musiał w naszą stronę. I będzie musiał w naszą strefę pójść, bo tu jest dalsza strefa, co nie, więc... Masz jeszcze hajs jakiś? Mam. Chcesz amunicję? Tak, zamów mi dodatkową amunicję. Ja sobie zamówiłem jedną, no ale to będą dwa naboje tylko z tego. Dobra, ja bym tu do budynku szczerze mówiąc wszedł. Dawaj do budynku. Dobra. Chociaż do budynku to lepiej ten shotgun szczerze mówiąc, wiesz? Jakbym do budynku wszedł. Może ja sobie jednak... Ale wiemy z której strony on będzie szedł, stary. Także tak, ja wiem, będę próbował tutaj wyciągać. Dobra. Kurde, nie wiem gdzie tu się za bardzo zakampić. Ale dobra, już zaraz będę musiał tu typa. Jest? Widzisz go? Jest. Poczekaj, to zajmij go, spróbuj. Wszystko do budynku. Amunicja tu jest jakby koło mnie, co nie? Aha. Wiem skąd będzie szedł. Skąd? Z budynku naprzeciwko, tutaj na 350. Był tam przed sekundą. O, będzie go dojeżdżać strefa zaraz. Jest typ. Nie trafiłem, jest na dole. Leży. No to idealnie. Dobra, ładnie! Rozegrane. Rozegraliśmy to. Pierwsza wygrana, to daj lajka. No, rozegrane to było. Powiem ci, że to była bardzo ładna runda, taka... taktycznie mega, ale powiem ci, że zgrabnie mega też. A, ja go trafiłem tam za pierwszym razem, myślałem, że go nie trafiłem, ale AWP nie bierze teraz na strzałach. Ale ja ładnie, ale ładnie go ten... Dobra! Elegancko. No to GG! Trzymajcie się, pierwszy mecz, pierwsza wygrana, elegancko. To, ale to koniec odcinka, taki krótki? No, no dobra, po jednym meczu. Dobra, to był piękny mecz. Elo, elo, było naprawdę fajnie, elo, elo.